Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy na ulicy Grubarskiej. Widziała pani kierowcę? Tego. Co? Jest samochód na torowisku. Kierowcy nie widać. Wjechał tam sobie. Jak to zrobił, nie wiem. Ale stoi. Tramwaje nie mogą jeździć. Skoczył na torowisko i stoi. Widział pan kierowcę? Nie ma go. Zniknął. Pewnie miał na fleku. A kierowca się gdzieś ulotnił. Tam jest pomnik Anny Walentynowicz. Pomnik Anny Walentynowicz. A tutaj samochód na torowisku. No, numer widać wywinął jakiś taki. I tramwaj czeka, bo tramwaj nie pojedzie przecież, wiadomo. Tramwaj nie przejedzie. Bo samochód jest na torowisku, a kierowcy nie widać. Kierowca zniknął. O, idzie chyba kierowca, się znalazł. Jak on tam wjechał? Na prostej drodze. Jak pan to zrobił? Jak pan to zrobił? Co? Na biegu stał. Na bieg wyskoczył? Jak on się tam stoczył? Ja nie wiem, jak on to... A stał na biegu to? Ma pan jakiś numer na pomoc? No 112 pan dzwoni normalnie. Na 112? Tak, no i tak oni pana, bo przecież zablokowany towar już jedzie tutaj od ZK. Teraz panu tego, ZPM. Powiedzą, niech pan idzie do nich. Bo to są o tramwaje. Dziwne zjawisko. Samochód przeskoczył przez tory. I tramwaje nie pojadą, no. Nadzór ruchu przyjechał, robi zdjęcia tego pojazdu na torach. On po torach nie pojedzie chyba. Na gumach jest. Pewnie zaraz przyjedzie policja. Ciekawe zjawisko. Tramwaj tutaj podjeżdża, numer 12. Ale nie pojedzie niestety, bo się nie da. Przecież nie będzie taranował tego samochodu przecież. Pomału podjeżdża na 12. No pasażerowie już chyba wysiedli, bo po prostu komunikacja tramwajowa została zatrzymana. A mamy dzisiaj, proszę państwa, Wielki Piątek. Wielki Piątek, proszę państwa, 19 kwietnia. Jutro Wielka Sobota. A tu samochód jeździ po torach, no. Jak widać. Nadzór ruchu. Ciekawe, co z tym handlem trzeba zrobić teraz. Linka holownicza i może się wyciągnie. Pożyjemy, zobaczymy, co oni tu wykomyśli. No jak? No tyłem może by wyskoczył. Jak on tam wjechał, to powinien wyjechać wtedy tu. Na lince holowniczej go wyciągnąć może się da. Szybko, szybko i wyleci na drogę. Młody kierowca widocznie. Niestety trzeba samochód usunąć z torowiska, bo inaczej się nie da jechać. Macha kolowniczy, więc może się zahaczyć i da się ciągnąć do tyłu. Pociągnąć go i wyciągnąć go.
tym też może być metoda, żeby odblokować tory kierowiska. Zobaczymy, co ten nadzór ruchu wykombinował. Teraz trzeba jakiś samochód, żeby go pociągnąć do tyłu, najlepiej ciężarówka. O, laweta była. No bo to musi być jakiś mocny samochód, żeby go pociągnął. Ambulansos jedzie. Różne samochody tu jeżdżą. Nie da rady. No i zatarł się zrobił, tramwaje wszystkie stoją teraz po kolei. A jedzie następny nadzór ruchu. To już są dwa nadzory. No ale teraz jak to wyciągnąć? Chyba tramwajem. Wycofnąć go do tyłu, ale tramwaj go nie wyciągnie. Czym go ściągną? Nie wiem. Koledzy się przywitali. No, a tu poruszamy miasto. Przyjechał. Też fotografuję. Kierowcy wszyscy. Dziwne zjawisko zanotowane są. I kto go wyciągnie? Ciężarówka. No dobrze, skak holowniczy. Nie za co zaczepić. Czekamy na ciężarówkę. Ona przyjechać zaraz. Ciężarówka, jakaś wóz techniczny. Firmy. Tramwaje, autobusy damskie. No to oni muszą sobie torowisko odblokować. O, jedzie chyba już wóz techniczny, jedzie jakiś, widzę, pomarańczowy, to chyba ten. Jedzie, jedzie. Jedzie Scania. I Scania da radę. Filmuje. Filmuję, nie kameruję, to się nauczy po polsku. No, jest już samochód, teraz trzeba ruch zatrzymać. Ruch zatrzymany i będą wyciągać tego pojazda. Operacja wyciągnięcia samochodu na holu do tyłu. Może się uda. No już zaczepili hakolownicza, jest lina. No i teraz zaczepiają do ciężarówki. Gdańskie autobusy i tramwaje sobie poradzą z tematem do samochodu na torach. Dobra, można cofać. Można cofać, można cofać. No i wyskoczy z tych torów. Kierowca weźmie do środka. No powolutku, hop, hop. Na biegu czy co? Aha, bo tam trzymają drugie koła. No jedno przeskoczyło. Przez krawężnik już wlazło. I jeszcze na torze. No i teraz padło tam. Pomalutku. Żeby się zawieszenie nie urwało. O kurde, to nie takie proste. Ciągnie, ale wyszedł. Wyszedł na krawężnik, tylne koło i teraz przednie muszą wyjść. No i dał radę chyba. Samochód wyjechał. Będzie jeździł chyba jeszcze. Chyba będzie jeździł. Ten samochód jeszcze.
No jakiś kierowca na prostej drodze wypadł. Nie wiem jak to się stało. On mówi, że miał na biegu zostawił, bo mu się zepsuł i sam pojechał. Tak to wyglądało, no podobno. No. Dawaj, dawaj. No ale kicha jest, kurde, kicha jest na przednim kole. Kicha się zrobiła normalnie. Zjechał na parking płatny. No i droga już jest przejezdna. Tramwaje pojadą. Także tramwaje, autobusy i tramwaje sobie poradziły, tramwaje pojadą. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk dla was z Gdańska, z ulicy Grunwaldzkiej. Pozdrawiam, życzę zdrowych, wesołych świąt. No dalsze procedury wiadomo, będą tam z tym kierowcą załatwiane, jak on to zrobi. Idziemy do mojego samochodu. Cześć.